Yamaha VMAX 1200, troszkę pomodzona, ponieważ zawieszenie tu mamy od jakiejś Suzuki, jak widać, zaciski również, zacisk czegoś ciągnięty, bo nie wiadomo dokładnie od jakiego Suzuki, a dwa, że chyba będę je musiał rozebrać i wymyć, tłoczki wypolerować, ponieważ ciężko się pchało, on stał 5 lat bodajże, z tego co mówi właściciel, 5 albo 3, no w każdym razie długo. I co? No nie ma co wiele pisać, uruchomić plus pełen przegląd, czyli zawory. Tutaj są zawory, te złotówki takie duże, płyny wszystkie, hamulcowy, olej z tyłu w przekładni, w kardanie, olej w silniku, takie różne te pierdoły, no to co tam zawsze się temat ogarnia. I to co najważniejsze, żeby uruchomić, to gaźniki. Tutaj mamy takie cztery, a tu widać jeden drugi, z drugiej strony tak samo. Podejdźmy. O, tu mamy tak samo. Więc co? Gaźniki do wyciągnięcia. Akurat sobie zawieszenie też jest ze zrobienia, bo już takie widać tutaj puszczę. Kolejna sprawa. No, myjkę sobie włączę, niech się grzeje. Akurat w ten czas wyciągnę gaźniki, rozkręcę. Akurat gaźników tam mam jeszcze kilka innych do mycia. To wrzucę tam od razu jakąś większą partię. Więc co? Zabieram się do roboty. Ciekawostka, tu nie jest zbiornik. Ja już tu podsiedzę. No. Dobra, nie ma co przeciągać. Rozkręcam. A tutaj dobrze, że sobie uszczelki zamówiłem, bo takie jakieś zapocone to już jest. Wymieni się, żeby do tematu już nie zaglądać. Świece to wiadomo, tam taki pełen przeglądzik. Męski silnik, nie jakieś tam kurwa 600. Dobra, rozkręcam i działa. Tak, drogie dzieci, rozkręcone gaźniki, o dziwo, już rozkręcone, widzicie, rozczaskane w kawałki. No widać chyba, że troszkę brudu było. Tu są gaźniki łącznie z 3 motocykli, a gaźników jest 6, bo tu jest jeszcze z KTM-a. Jeden i... A i tu, z takiej hundzinki małej, z 125. No i wszystkie tam ma swoje miseczki, każda ma szyna. Ciekawostka, zatyczkę bezpieczników założyłem już. Leżała na gaźnikach, a bezpieczniki były no tu. Ktoś coś tam już grzebał, bo takie troszkę ciągnął sanie na drut i takie sprawy. Nieważne. Tak, wrzucę gaźniki w myję. 80 stopni. Dobrze by się było teraz nie sparzyć. Zobaczymy, czy troszkę płynu nie odparowało. Troszkę odparowało. Przyniosę sobie troszkę płynu, doleję. A tymczasem zatkam, żeby nie parowało właśnie. I tak, tam niech się tam moczy, na razie nie będę odpalał, bo głośno. Przyniosę sobie płynu, doleję do pełna i ściągnę te pokrywy zaworowe, wykręcę świece, sprawdzimy jak tam zawory. No właśnie, i muszę to zrobić szybko, bo ktoś dzwoni, także wracam za chwilę. I tak, chwilkę później, widzicie, dobrałem się do zaworów. Ktoś tu już był przede mną i w sumie dobrze. Dobrze dlatego, bo żaden zawór nie był do poprawy. A też widać po tym, że ktoś tu był, bo już na czarnej masie jest złożony półksiężyce, no i nie tylko, ale to tam szczegół. To trzeba będzie ładnie wszystko wyczyścić, odtłuścić, żeby tutaj tego nie było, bo troszkę tak bym powiedział przesadzone nawet, ale to tam nieważne, to się pociągnie zmywaczem delikatnie. No cześć, cześć. To się pociągnie zmywaczem delikatnie i wtedy po prostu dużo lepiej schodzi. Gaźniki, tyle co się wyłączyła myjka. Jeszcze zobaczycie, że pewnie para pójdzie. O, chyba widać, bo nawet myjka zaparowała. Raczej myjka, kamera. Zaraz je wyciągnę i troszkę tak osuszę wstępnie, przepłukam, wydmucham i będzie. Ale wcześniej sobie właśnie poskładam te pokrywy obydwie. Troszkę był z tym przednim kłopot. Musiałem chłodnicę ściągnąć, czy ściągnąć, no odsunąć. Widzicie, że odkręcone są śruby, bo troszkę tam strajkowało to wszystko. Troszkę mało miejsca, ale też ta rama troszkę blokuje. Ale jakoś tam też będzie wsadzić. Uszczeleczki wlatują obydwie nowe. Z tego względu, że raczej tu przez długie lata nikt nie będzie zaglądał, więc po co sobie temat komplikować. No tutaj są płytki te 5 złotówki. Złotówki takie duże są. Nie żadne tam 7,48 ani 9,48. Takie są duże smoki. Można je wyciągnąć bez konieczności rozpinania rozrządu. Na szczęście napinacze mamy tu po środku.
Znaczy tu jest jeden w środku, a drugi pewnie będzie tu z tyłu. No, także nawet lepiej, że tak to jest zrobione, bo by był kłopot. Benzynka wlana do baku nowa, filterek założony, paliwa. Tu widzicie też nowy, gdzieś tu był stary. O, pewnie jeszcze od nowości. Założony nowy, cały zbiornik benzyny zalany. Puszczona pompka na kilka chwil, to wystarczy zapór włączyć, aż przepompuje, żeby wyrzuciła jeszcze ze siebie to, co ma starego. Także już gaźniki pójdą na nowej benzynie. No i się rozgrzeje, tam się pogarnia płyny. Ciekawostka, zawieszenie przednie, jak i zaciski z GSX Era 1195 bodajże rok. Tak samo zawieszenie, jak i zaciski. Także temat hamulcowy się ogarnie, tył jest to, co było. Poza amortyzatorami, bo one chyba raczej nie są oryginalne. No i tak sprawa wygląda. Powiem szczerze, że dość ten silnik wygląda zdrowo. Nie zanagarowany w ogóle. Łańcuszki wszystko jak nowe. Także jakiegoś tam dużego przebiegu to on pewnie nie ma. Poza tym druciarstwem tam na gaźnikach, ciemno ssania, drucikiem przywiązany. Dobra, to co? To sobie poskładam tematy. Później Wam pokażę, jak wyglądają gaźniki po umyciu i w trakcie składania. I co? Podepnę później wakuometr i będziemy próbować palić. Palenie to już zrobimy takie może komisyjne, co? Bo aż ciekaw jestem stał, nie wiem czy, albo 5 lat, jakoś tak mi to właściciel mówił. Czuć było, po benzynie na pewno, że stał długo. Dobra, nie ma co przeciągać. Składam sobie górę, później gaźniki i robimy próbne odpalenie. Ciekawostka tutaj nie na krótko, ponieważ zbiornik mamy pełno zalany, nie ma echa. Zbiornik mamy tutaj, także raz, że odpali pewnie dość szybko, bo mamy pompkę, można przepompować kilka razy, a już pływaki się podniosą i zaworki zamkną, czyli tylko wtedy będzie, aż tłoki pójdą na dół, zaciągną i odpalimy. Świece nowe. No płyny, no to jeszcze płyny, na płyny jeszcze nie czas. Tu mamy wlew oleju, ciekawostka, tak w kącie schowany. Dobra, jedziemy z tematem dalej. Jedziemy, jadę, z kim mam jechać. Poskładane, jeszcze nie wszystko. Poskładane to, co mówiłem, czyli na nowych uszczeleczkach pokrywy zaworów, świece wkręcone, były irydowe, są irydowe, ale pozalewane stały tak kilka lat z tego, co mówił właściciel. Dla pewności wrzucone nowe i nie będę szukał, czego nie chodzi, czy tam coś się dzieje. Więc tak, tu mamy temat ogarnięty. Idziemy na drugą stronę. Gaźniki. Do jakiejś Hondy XL z lat 70. Tu jest właśnie nasza gwiazda z Lombardu. I tutaj mamy EXC z 17 roku. Skąd będę wiedział, jak to poskładać? Kto mówił, że będę wiedział? Tutaj zestawy do gaźnika, do KTM. A tutaj 4 sztuki do Maxa. Improwizacja, ludzie. Grał też kiedyś na gitarze, na pewno. Improwizacja, ważna rzecz, nie? Napierdalać byle co, żeby tylko się zgrywało. To samo jest i tu. Tutaj takie jakieś coś. Uszczelki są nowe, tu widzicie w zestawach. To się jeszcze pociągnie taką chemią odpowiednią. Taką właśnie. I co? I składam dalej. Następny temat już będzie, jak będę miał włożone wszystko na silnik. Podpięty wakuometr. Jeszcze zwykły, słupkowy, ale to się zmieni niedługo. I co? I będziemy próbować odpalić. Benzyna wlana, świeża, przepompowany. Gdzie jedziemy dalej z koksem, a co? Podskakuję w miarę równo, gaszę, bo to nic przyjemnego, ten dźwięk jak tak dudni w głowie cały czas. No, jak słychać było odpalony, to jeszcze pokażę Wam, jak pali. Zobaczymy, czy pali rozgrzany. A, za daleko sobie przesunąłem. Tak sobie pracuje sprzęt. Jeszcze ma troszkę niskie obroty, zaraz się mu podkręci. No, to mamy gotowe, że tak powiem. Lecimy dalej z tematem. Rozgrzał się solidnie. No to tyle, no. Znaczy no tyle, no. Tyle przy gaźnikach. Ustawione, synchronizowane, wszystko jest tak jak ma być. Teraz tematy, że tak powiem, płynowe. I tam zawieszenie z przodu, klocki i takie różne tematy. Także jedziemy z koksem dalej. Można by rzec, kosmetyka została, mianowicie zawieszenie zrobione. A jest taki troszkę problem z tym zawieszeniem, ale to
Właścicielowi zgłosiłem. Wymieniam sobie płyny, sprzęgło, hamulce przed tył. Klocki już wymienione, blaszki wyszkiełkowałem. Widać, że się ładnie świecą. Zabezpieczenia dałem na końcu, ponieważ nie było. I teraz właśnie sobie pompuję przód tył. Już przepompowałem. Sprzęgło również. Jeszcze. O, jeszcze taki lekko ciepły silniczek. No. No co no, co tu gadać. Zawieszenie, jak widzicie, przepolerowane. To są takie troszkę te sprężyny pokombinowane, troszkę skrócone jest. Twarde, kurewsko. Rozkręcone jest na maksa, bo powiem szczerze, że kamień. No i co, pompujemy. Przedni zacisk. Klameczki przesmarowałem, bo troszkę nie odbijały nawet, powiem szczerze. No i dobra, późniejszy filmik, kolejny będzie już pewnie na zewnątrz. No bo co tu więcej pokazywać, kilka plastików i po robocie. Jest i VMAX, troszkę się z tych bandaży kopci. No ale to trudno, ja tego nie obijałem. Coś tam pewnie nasiąknięte jakimiś olejami. Przepali. I tak, tak wygląda silniczek. 2 i 2, 1200 razy pojemność. Może tak srogo. Kilka lat postoju w garażu, czy tam w stodole, gdzieś w szopie jakieś. Więc było uruchomienie, dwukrotna wymiana oleju, ponieważ we filtrze był piasek. Czy ktoś kogoś nie lubi? A tu mamy wlew, ewentualnie wsyp piasku. Nie mi to tam drążyć temat. Zawory były sprawdzone, ktoś tam grzebał, ponieważ była czarna masa i zawory wszystkie były w normie. Świece wymienione, gaźniki ogarnięte, synchronizacja zrobiona. Kolejny zapłonów, kolejny z cylindrów, to tam na pewno wiecie jaka jest. Jak synchronizację zrobić, zawieszenie zrobione, niby jeszcze nie wylało. Klocuszki nowe, blaszki wyszkiełkowane, płyny wszystkie eksploatacyjne, ogarnięte. I co? I się przejedziemy, czy przejechać. Przejechać to się już przejechałem. Troszkę tutaj te membrany są już twarde, plastikowe. No niby chodzi, ale czy one tam nie chcą z czasem popękać, że coś nam będzie wariował kiedyś niebawem silnik? No ciężko powiedzieć. To co, może trącimy go, nie? Coś się pokazało. Guzik start, uwaga. Jeszcze nie jest całkiem ciepły, bo chodził chwilkę na ssaniu. Także może tam jeszcze gaźnikowiec nie pracować tak jak powinien. No ale wszystko jest dobrze.